No i mamko. Cześć. Elegancko. No i pięknie jesteśmy, widzimy się. Wiesz co, zaczekamy jeszcze może tak z dwie minuty. Ty, ale czemu? No? Ale czemu twój wizerunek jest taki, jak gdyby z dobrego obiektywu rzucony i tak dalej, a mój wygląda tak, tak? Za przeproszeniem. Nie wiem, może mam dobry aparat wreszcie. No, ja z telefonu, no widzisz. Ja też z telefonu, ale może wreszcie mam dobry telefon. Jakość jest dobry. Nie, no jakby dobrze wyglądasz, jakość też jest dobra, więc mi się wydaje, że jest wszystko git. Słuchaj, dobra, bo widzę, że jeszcze tutaj dochodzi parę osób i myślę, spoko, że... Spoko, ja sobie tutaj robię, wiesz... Właśnie. Bo dla wszystkich widzów nadmienię, że Piotr jest nie w Nowym Jorku, ale w okolicach Nowego Jorku, więc u Piotrka jest 14. Tak, 14. Tak jest. Więc u nas już ciemno, a u ciebie jest jeszcze jasno. A jaką macie pogodę w ogóle? Pogoda jest przepiękna, jak widzisz przez okna, ale jest jeszcze wcześniej, więc dlatego. Tylko woda na stole. I oczywiście zioła medyczne. To tak, to przerobiliśmy ten temat w prywatnej rozmowie, bo tak jest. Piotrek nadmienił, że w Nowym Jorku już jest prawo bardziej łagodne względem hodowców domorosłych. I co tak mówię? Cztery roślinki? Można? Można. No, cztery na osobę. No osobę, no i to jest życie, no. No. Więc, nie wiadomo, ile ludzi może w takim domu mieszkać. Jezus Maria. Dużo osób u ciebie mieszka. O nie? Jezu. 20 mieszkań. Zameldowany, cała wioska zameldowana jest. Dokładnie. Dobra, słuchaj Piotrek, myślę, że będziemy przechodzić już powoli do rozmowy. Ja jeszcze chciałbym od siebie dwa słowa powiedzieć. Jakby przedstawić twoją osobę z mojej perspektywy, ponieważ no, rocznikowo nie jesteśmy na pewno równolatkami, bo jak ty wyjechałeś do Stanów, to był 82, ja się 2 lata później urodziłem. Ja jestem 84 rocznik, ale mimo wszystko myślę, że wychowaliśmy się i gdzieś dorastaliśmy z tą złotą erą hip-hopu na świecie, więc myślę, że ten okres jest nam równie... Jest to nam równie bliskie i ja powiem od siebie, jak postrzegam twoją osobę w perspektywie tego całego zjawiska amerykańskiego hip-hopu, więc dla mnie Piotr Sikora, tutaj mówię do obserwujących, jest jakby gościem, który stał równo przy takich fotografach, których zdjęcia widywało się w gazetach, które kupowałem w Empikach, czy tam w jakichś innych salonach prasowych. I to były takie persony jak Mike Miller, Chimodu, kogo ja tam miałem, Ricky Powell i chociażby clipmakerzy tacy jak Hype Williams i Dave Myers czy The Director X. Ty jesteś dla mnie jakby częścią tego super składu, takich Avengersów, którzy obrazowali amerykański rap w tych czasach, w latach 90. i 2000. Jesteś integralną częścią tego składu, ale tak jak już wspominałem w mojej zapowiedzi tego live'a, jesteś osobą, która w Polsce jest po prostu totalnie pominięta. Jakby nie ma cię, nie istniejesz w świadomości większości osób, na pewno młodych, a tych takich w moim wieku, takich 30-parolatków, 40-latków już prędzej, aczkolwiek zdarzyły się takie osoby, które dopiero zaznajomiłem z twoją osobom i dopiero się dowiadywały o tobie, to mnie potwornie dziwi. To właśnie oznacza, że się udało, bo tak miało być. No. Wiesz, być pod horyzontem. Tak wiesz, uważasz? Nie pod lampą, gdyby mówiąc. Nie? Ale ja mimo wszystko uważam, że wiesz, właśnie trochę szkoda, że tak mało osób po prostu wie, że mieliśmy takiego gościa, który zrobił wielkie rzeczy i nie było to w twoim wypadku. Oczywiście przejdziemy do tego i nie chcę za dużo mówić, bo wolałbym, żebyś ty więcej opowiadał, bo na pewno masz super historię i wszyscy tutaj się zebrali, żeby posłuchać twoich historii, ale
zgubiłem wątek. W każdym razie chciałbym, żeby cię wszyscy poznali i żeby wszyscy się dowiedzieli, jaka jest w ogóle twoja historia, bo jest inspirująca jednym słowem. Więc zadam ci pierwsze pytanie i możemy to przeprowadzić tak, że będziemy przeskakiwać z wątku na wątek, a jak będziemy chcieli się gdzieś udać w inną stronę, to śmiało możemy, wiesz, zmieniać kierunki. Rozmowa jest totalnie luźna, więc też czuj się swobodnie. A ja wyjdę od tego, że zapytam cię, jak znalazłeś się w Ameryce? Wiesz co? Krótkim słowem, po prostu lata 70. Polska było trochę, było nam, wiesz jak było? Było nam ciężko. Z samych filmów wiesz jak było. Nie? Moja matka uciekła do Niemiec, później do Austrii, jakiegoś obozu i stamtąd znalazła się w Stanach Zjednoczonych. Ja mieszkałem z dziadkami w Krakowie do momentu, kiedy matka dostała obywatelstwo w Stanach i wtedy już Rzeczpospolita Ludowa nie mogła odmówić jej prośby, żeby swojego syna mogła przywieźć do Nowego Jorku, ponieważ była obywatelem Stanów Zjednoczonych, a tam jest takie prawo, że jeżeli jesteś obywatelem, tutaj, znaczy jest takie prawo, jesteś obywatelem i twoje dziecko poniżej 16 lat automatycznie jest obywatelem amerykańskim. Okay. I czy kiedyś tak było, nie wiem, czy tak nadal jest, ale no, więc nie mogli mi odmówić i dostałem paszport. Babcia z dziadkiem mnie zawieźli na Okęcie i wyfrunąłem, nie? Ale jaja były takie, że wiesz, kilka dni przed wylotem, bo to był 14 lutego 82 rok, już był stan wojenny, ale kilka dni przed wylotem normalnie, wiesz, Jaruzelski zamknął granicę, nie było mowy o wylotach, nikt nie mógł wylatywać i tak dalej. Myśmy dojechali z Krakowa do Warszawy pociągiem w nocy i nie mogliśmy nawet się wyspać w hotelu, bo wszystko było zajęte armią rosyjską, radziecką, jakimś tam, wiesz, chuje muje, dzikie węże, wiesz, czołgi na ulicach, jedziemy z lotniska, z dworca do hotelu, tam nic nie ma, śnieg pada, wiesz, wilki, kurwa, chuje, krzyczą, zimno, śnieg pada, nie ma pokoju. Wzięliśmy taksówkę na lotnisku i żeśmy spali na lotnisku, bo o 8 rano był samolot, nie? Okay. I tak właśnie wyleciałem, nie? Trochę było eventów takich. Okej. Okay. Wow. Ale okej. Musiałem sobie wyłączyć jedno światło. Okej. I następnego dnia znajduję się, kurde, w Nowym Jorku, nie? Z mamą, której nigdy nie poznałem, bo ona, wiesz, uciekła, kiedy miałem 2 lata. I nagle jestem, wiesz, w Nowym Jorku. Matka mieszkała, matka miała boyfrienda, później męża, który był z Jamajki i mieszkaliśmy na 155. ulicy St. Nicholas Avenue na Harlemie, nie? No i wiesz, jak to wygląda. Okay. Mały 12-letni Polak, wiesz, ciało o wiele mniejsze, głowa tego samego rozmiaru, ani me, ani be po angielsku, po środku Harlemu, wiesz, wpierdol od zera, od pierwszego dnia. Ale wiesz, no, Polak potrafi, więc się nauczyłem szybko. Okay. I później było lepiej, no, ale to właśnie tak się stało. Czyli dorastałeś w Harlemie, chyba najbardziej czarnej dzielnicy w Nowym Jorku. Znaczy nie, no wiesz, jest wiele czarnych, czy tam, wiesz, getów w Nowym Jorku, Harlem jest jedną z nich. To jest fajne, że Harlem jest najbardziej znaną dzielnicą, bo jest na Manhattanie, wiesz. Jedź gdzieś, wiesz, na Zadupie, na Brooklynie, na Queensie, tam też są hardkorowe miejsca, wiesz. Tak jak w Krakowie, wiesz, możesz być pod Wawelem, albo możesz być gdzieś, wiesz, w Nowej Hucie. Są dobre ulice tu i są złe ulice wszędzie, nie?
ale Harlem jest bardziej znaną dzielnicą. Mhm. A na pewno było hardkorowo, no i jeszcze wiesz, w latach 80. to było przed całym tym, wiesz, czasem, kiedy takie miejsca są modne i wszyscy chcą tam mieszkać i artyści się pojawiają i mieszkają sobie w loftach i w starych budynkach. Był hardcore. Okej. Wiesz co, Piotr, przerwę ci na chwilę, bo widzę, że trochę tracę cię czasem z głosem i jakościowo tak? Jest tak różnie. Czy jestem za daleko, no, nie... czy... I nie, właśnie... Zasięg jest dobry. Zasięg masz dobry, ale widzę, że mimo wszystko jest jakaś pikseloza. Na samym początku tak? Perfekto, no. I widzę, że nie zmieniasz telefonu, miejsca, więc... Nie, nic nie ruszam. Też, ale... Możesz, jesteś na routerze, na Wi-Fi, czy tak, na, tak, na jakimś tak, zasięgu? Tak. Okej. Okay. No nic, też w sensie... Moment, daj chwilę, okej? Okay? Coś sprawdzę. Jasne, ja. Właśnie, słychać dobrze, tylko obraz... Czasem się wypierdala. Już chyba będzie lepiej, nie? Tak, no musiałem tak. Tym krasnoludką w pierdol spuścić z tego Wi-Fi. Okej, okay, no teraz jest tak, jak było na początku, więc super. Dobra. Słuchaj, to kontynuujmy. Czyli co, jesteś, nagle znajdujesz się w Stanach, nie mówiłeś po angielsku? Ani me, ani be, nie. Okej. Okay. I jak w ogóle u ciebie było z uczeniem się języka? No wiesz, nie posiadałem języka, więc nie mogłem iść tak naprawdę nawet do szkoły, bo siedziałem w domu, matka szła do roboty, ja siedziałem w domu, oglądałem telewizję. Więc nauczyłem się tak naprawdę na początku angielskiego przez oglądając, wiesz, takie programy telewizyjne, które tam leciały, wiesz, wszystko od filmów kung fu do, wiesz, takich typowych. W tym momencie w Ameryce były takie zajebiste, czarne seriale, programy, różne takie jaja, nie? No po jakichś 6 miesiącach zacząłem chodzić do szkoły. I no, coś takiego dopiero. Okej. Okay. Znowu się coś spieprzyła jakoś. Nie mam żadnego. A powiedz mi, czy ty jesteś podpięty do ładowania? Masz podpięty telefon do ładowarki? Nie. A co? No właśnie zastanawiam się, czy jakby nie był podpięty, czy by nie było lepiej. Choć nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Mogę sprawdzić. Mogę podłączyć. Jak mógłbyś go tak podpiąć z ciekawości, bo widzę, że łapie czasem jakoś, a później ją traci. Mogę sprawdzić, ale wątpię. Wiesz, bo to nie jest problem, że rozpikselowany, tylko bardziej chodzi o to, że czasem cię przycina i przycina cię dźwiękiem i z obrazem, więc mam takie wrażenie, co, że nam coś umknie. No nie wiem, może będzie okej, nie mam pojęcia, zobaczymy. Nie wiem, podłączyłem, ale nie wiem, czy to jest... Mnie też twój przerywa raz na parę minut, ale nie mam zielonego pojęcia. Znaczy sprawdziłem prędkość, w tym momencie jest dobra, jest wiesz... No to może jakiś ten, może kliki, a może się to wyprostuje później. Wiesz co, dobra, to pytam o kolejne rzeczy i wychowujesz się w Harlemie, zaczynasz się uczyć języka polskiego i... Angielskiego. Boże, przepraszam, angielskiego. I powiedz mi, jak ty się odnajdujesz na miejscu jako osoba, no jakby to totalnie, która jakby spadła z kosmosu. Wiesz co, musiałem się po prostu przetożsamić jak gdyby w kogoś innego, bo tak naprawdę to ja byłem za młody, żeby się nawet, wiesz, odnajdywać, czy myśląc o tym. I wiesz, po prostu musiałem się
jak gdyby odnaleźć jako nowa osoba, ale powiem ci, to jest ciekawe pytanie, bo jak miałem 30 lat, wróciłem do Polski pierwszy raz. Okej. I nikogo nie znałem, rodzina już była, wiesz, połowa zmarła, druga połowa pojechała do Stanów też. Znowu przerywa? Słyszysz mnie? Przerwało mi na chwilę, no więc... No widziałem taki ten. Wycięło cię tak... Wycięło z 5 sekund, ale myślę, że... No ale przyjechałem do Polski i... Tak. Byłem zaproszony na koncert Kultu. To był 95 rok chyba. Nigdy nie słyszałem o tym zespole. I poszłem tam i stoję sobie, słucham. W Krakowie był w jakiejś tam kamienicy na Floriańskiej. Był taka studencka knajpa, nie? I Kult tam grał, jakieś parę tysięcy osób, załadowane, wiesz. I zagrali taką piosenkę, Polska, jestem w Polsce, takie jaja, nie? Tak. Nagle w tym momencie dopiero zdałem sobie sprawę, kim ja jestem, że ja jestem Polakiem, że to jest moja ojczyzna, że jestem z Polski. Wiesz, cały czas będąc w Stanach, to zniknęło jak gdyby, bo musiałem być tam. To wiesz, mieszkałem w domu z matką przez jakieś półtorej roku, później spłynąłem, byłem na swoim. Wiesz, biegałem na ulicach od wieku 14 lat, więc nie było tam czasu, żeby sobie usiąść i pomyśleć o życiu i tożsamości, kim jestem i tak dalej. Wiesz, musiałem zawijać, nie? Czyli próbowałeś się odnaleźć jako człowiek w Ameryce i z tego co wiem, no, miałeś problemy również, miałeś problemy z prawem i miałeś takie zawirowanie, nie wiem czy chcesz o tym mówić, natomiast ja chciałem o tym powiedzieć w takim kontekście, czy to miało jakiś bezpośredni lub pośredni wpływ na to, co zacząłeś robić później, czyli ta fotografia? Przez to, że miałem problemy z prawem? Nie, to nie miało nic do czynienia. Znaczy, wychowywałem się na ulicach. Hip-hop, rap był częścią ulicy. Więc wiesz, mieszkasz w Nowym Jorku, w czarnej dzielnicy. No wiesz, na pewno byli tacy, ale nikt nie chodził z boomboxem na ramionie, słuchając, kurde, wiesz, Led Zeppelin, ani kurde heavy metal, bo by wpierdol dostał, więc wiesz, to czas... po prostu byłem w tym i muszę powiedzieć, że wiesz, albo się coś bierze, albo nie. I wydaje mi się, że od samego początku po prostu wszedłem w to, nie? I pasowało mi, pasował mi ten beat, pasował mi ten kolor, pasował mi ten, wiesz, ten zapach, smak. Uczucie tego wszystkiego, czułem się na swoim, nie? I myślę, że później, kiedy już byłem dorosły i znalazłem się w miejscu, gdy tworzyłem swoją karierę i zastanawiałem się, co ze sobą zrobić, po prostu pomyślałem, co jest, wiesz, co jest pierwotne, co jest bliskie do serca, i w czym, co mogę zrobić, żeby być sobą, żebym nie musiał udawać czegoś, żeby to było prawdziwe, a nie fałszywe, żeby było, bo ja wiedziałem, że jak będzie prawdziwe, to będę miał szansę, żeby było mocne. A jak będzie mocne, to być może będzie dobre. A jak będzie dobre, to być może się nie znudzę. A jak będzie dobre i będę to robił przez jakiś okres czasu i się nie znudzę tym, to być może, że wiesz, będę mógł sobie z tego, wiesz, ułożyć życie, nie? Nigdy nie myślałem na zasadach, że chcę być sławny, chcę być, wiesz, to jest przed internetem, więc myśleliśmy trochę inaczej wtedy. Nie było, że wiesz, moim marzeniem jest, że będę sławnym fotografem i będę miał, wiesz, dużo lajków na tym i będę miał wystawy i ludzie będą płacili mi dużo pieniędzy za to, żebym robił zdjęcia. Nie, po prostu chciałem robić coś, żebym mógł zapłacić swój czynsz, żebym mógł, wiesz, zjeść i wypić to, co chciałem i po prostu mieć jak gdyby normalne życie i nie iść, kurde, do biura albo do jakiejś fabryki, wiesz, i zapierdalać i pewnego dnia
jak Sokoł kiedyś powiedział, wiesz, budzę się i kurde, 50 lat ma, dorobił się małego Fiata i garba, nie? Więc, wiem, o co chodzi. Wydawało mi się, że wiesz, że to jest, że jest warte, że ryzyko jest warte tego, co może z tego wyjść. I chyba się udało, bo ja jestem bardzo zadowolony. Zdecydowanie. Wiesz co, chciałem cię zapytać, czym ujął cię rap, ale tak naprawdę twoja wypowiedź na temat, wiesz, miejsca, w którym się wychowałeś. Bo to wszystko się związuje. No właśnie, jakby ty po prostu, to było twoje naturalne środowisko i to, co cię otaczało. Wiesz, ale dla kogoś, kto nie zna takiej historii twojej, to umówmy się, biały koleś z Polski, który, wiesz, wchodzi w rap i fotografuje taką całą masę amerykańskich raperów, gdzie to mimo wszystko, wiesz, wejść w to środowisko, wydaje mi się, że nie jest takie do końca naturalne. Dlatego na pewno musiałeś ich ujmować czymś i myślę, że mówiłeś, tak wiesz, w cudzysłowie ich językiem i byli w stanie ci zaufać, żebyś, wiesz, zbliżył się do nich na tyle blisko. Czasami tak, czasami nie. Okej. Okay. Do tego mogę ci powiedzieć historię. Ale wiesz, śmieszniejsze było to, cofnę się troszeczkę, śmieszniejsze było to, że jak zacząłem robić fotografię na samym początku, jeszcze nie doszedłem do tego wniosku, o którym wspominałem parę minut temu. Na samym początku chciałem być fotografem mody. Chciałem robić, wiesz, piękne laski wiesz, w strojach kąpielowych i na stronach magazynów mody i asystowałem fotografom, od których nauczyłem się światła i produkcji i tego wszystkiego. Asystowałem Davidowi LaChapelle'owi, Stevenu Kleinowi i Ani Leibowitz i takim fotografom. Ale kiedy próbowałem się wbić w to środowisko, wtedy okazało się, że te drzwi były zamknięte dla kogoś takiego jak ja. Dlatego, że wymawiałem się tak, a nie inaczej, że chodziłem tak ubrany, a nie inaczej, że słuchałem takiej muzyki, a nie inaczej, dlatego, że wiesz, nie miałem dyplomu z Yale University albo czegoś tam, wiesz. A w tym samym momencie tak było, jak mówisz, a przecież jesteś białym człowiekiem i ty chcesz robić zdjęcia hip-hopu. To byłem z dwóch stron, tak wiesz. Biali mnie nie chcieli, bo nie byłem częścią tego klanu, a czarni mnie nie ufali, jakim ty kurwa jesteś, nie? Okay. No ale wiesz, no ale po paru mam gadkę trochę, może nie przed kamerą, ale tak na, wiesz, między ludźmi to trochę mam. W końcu jestem z Krakowa, nie? No właśnie. No i ten. Jak się znalazłem w pokoju z kimś, to po paru minutach, mimo tego, że może wszedli do tego studia, czy na tą lokację, czy coś, wiesz, o kurde, jak ten koleś, po paru minutach wiedzieli bardzo dobrze, że wiesz, czujemy rzeczy tak samo. Widzimy rzeczy bardzo blisko. Jeśli nie tak samo, nie? Ale były jaja czasami. Na przykład miałem zlecenie od XXL, żeby robić zdjęcia Big Pun i Fat Joe. Wiesz, i wtedy sposób, jak się robiło zdjęcia wtedy w latach 90., to nie było tak, że dostawałeś od pisma albo od kompanii produkcyjnej, czy jakiś tam, wiesz, czy to jest Sony Music, czy cokolwiek, że teraz to dostajesz layout. Chcemy, żeby okładka wyglądała tak, on zmieści się tutaj i tutaj musimy mieć miejsce na wiesz, na type i tu będzie to i musisz zostawić z tej strony, bo musimy walić na social media i tam będą guziki i tak dalej. Wtedy było, wiesz co, chcemy, żebyś zrobił zdjęcie Big Pun and Fat Joe. Znasz ich? Znam. Okej, okay, no to pomyśl o tym, masz 2 tygodnie. Spróbuj to jakoś, wiesz, skoncepcjować. Ja chodzę, wiesz, jeżdżę moim starym autem z lat 70. i napierdalam ten CD 24 na dobę, słuchając każdego kawałku, próbując wymyśleć coś, co ja mogę zrobić, które będzie zupełnie inne niż to, co już było zrobione,
przez innych, że jak będzie na okładce tego magazynu czy tego pisma i ludzie będą przechodzili przed Empikiem i jak zobaczą to zdjęcie, to się kurwa rozgapią. I to był po prostu, tego tylko chciałem. Nic więcej, nie? No i dzwonię do tego pisma i mówię, słuchaj, mam pomysł, ale chcę... I mówię im, jaki mam pomysł. A ten gość z pisma, edytor, mówi do mnie, ty chyba cię pojebało, no, tego się nie da zrobić. Oni ci na to nie pozwolą. Ja mówię, no to wiesz, dajesz mi do nich numer telefonu, niech ja z nimi pogadam. Oni mi numeru telefonu nie dam, ale dzisiaj są w tym i w tym studiu, robią zdjęcia dla innego pisma. Facet od Publicity powiedział mi, możesz wpaść, pogadają z tobą. Znowu przyjdzie u nas znowu. Jestem poczekaj już? Chwileczkę. O, dobra, dobra. Jestem już? Okej. Okay. No to wpadam do studia tak, i akurat... Tak. Słyszysz? Wpadam do studia, tak, siedzą obydwoje na takich więcej... Ogromna kanapa i siedzi na nim Fat Joe i wtedy on był Fat Joe, a nie jak teraz. I siedzi tak jest. Na drugiej części tej olbrzymiej kanapy, mówię kanapa z 4 metry, siedzi Big Pun, nie? I to jest jakieś, nie wiem, rok przed jego śmiercią. Ja mówię, cześć White Boy, co jest? Będziesz nam robił zdjęcia? Co, jak nam zrobisz? Musimy wyglądać zajebiście. I do tego chcemy wyglądać, jak jesteś, żebyśmy byli chudzi w zdjęciach. Ja mówię, kurwa, ale mam zajebisty pomysł dla was. Kolesie, będziecie sumą. Będziecie przebrani za sumą. Okej. Okay. A ten, kurwa, z tej kanapy, ja no, się zajebie, ty kurwy syn. A ja mówię, nie, spoko, słuchaj. Pan. Sumo są samurajami, więc możecie mieć miecze. Okay. I nie musicie być całkowicie nazy, bo sumo jak wychodzą, to mają takie kiece, nie? A? Ze swoim znakiem. Zrobimy wam takie kiece, to będą wasze, wiesz, wasze grupowe znaki. Będziecie mieli miecze samurajskie i będzie zajebiście. No i żeby zrobili tak, nie? Ale no takie jaja zawsze się odbywały, wiesz. Okej, okay, ja widziałem te zdjęcia, one są naprawdę mega spoko, tylko... Śmieszne. Problem z tymi fotografiami niektórymi twoimi jest taki, że one, no można je było znaleźć lata temu faktycznie, fizycznie na papierze w XXL czy w Source'ie i tak dalej. Przestali drukować gazety, to na przykład dostęp do twoich fotografii, no ultra ciężko było to znaleźć, ale przez to, że jakby uaktywniłeś Instagram swój, wreszcie miałem okazję trochę nacieszyć oczy i pooglądać te stare zdjęcia, bo są naprawdę mega. Dobra, poczekaj, bo jeszcze chciałbym na sekundkę wrócić do twojego jakby, do twojej przygody z aparatem, bo ty dosyć późno sięgnąłeś po aparat jako ile miałeś lat? 20 parę. Kiedy pierwszy raz wziąłeś aparat do ręki w ogóle? Wiesz co, chodziłem z taką laską, która była profesjonalną fotografem. Ona była profesjonalnym fotografem i ja nie. Akurat wtedy. Ja się właśnie szukałem wtedy. Wiedziałem, że chciałem być jakimś tam artystą. Nie umiałem śpiewać, ani robić bitów, ani nic takiego, więc wiedziałem, że nie będę muzykiem, ale chciałem robić coś typu związane z tym. I ona była fotografem, a ja w ogóle nie miałem takiej dystynkcji, że to jest fotograf. Wiesz, u mnie w głowie fotograf to był ten koleś, ten pan, do którego idziesz i on ci robi zdjęcie do legitymacji, albo facet zrobi zdjęcia do tego, do gazety, albo jakiś tam na ślubie. Wiesz, nie miałem czegoś takiego, że wiesz, to jest cała, wiesz, to jest sztuka, że tam, że i tak dalej. Nie myślałem o tym za bardzo, dopóki kiedy nie zauważyłem jej. I co mi zaimponowało najbardziej, powiem, mówiąc prawdę, to nie też tak, że nagle zakochałem się w fotografii i postanowiłem być fotografem, wiesz, nie pierdol. Zaimponowało mi jej tryb życia, że wiesz, że nie wstawała codziennie i zapierdalała do biura albo do jakiegoś tam tego zakładu, tylko wiesz, no pracowała dla siebie jak gdyby, była taka, wiesz, z wolnej ręki i to mi się podobało. Poprosiłem ją, żeby mnie nauczyła, no tak, no, jak robić
Przerywa? Przerywa? Nie, znaczy bywa tak na chwilę, ale generalnie jest okej. Poprosiłem ją, żeby mnie nauczyła robić zdjęcia, nie? Aha. I laska mi powiedziała, chyba cię pojebało. Przecież ja byłam w szkole 4 lata, później habilitacyjne studia, później co? Ja nad tym pracuję tyle, a ty sobie tak weźmiesz i ja cię nauczę. No co ty, głupi? No wiesz, no, normalnie powiedz człowiekowi coś takiego, to są dwa kierunki, nie? A jeden się rozpłacze, a drugi powie o tak, no to zobaczymy. Mhm. No i zacząłem się uczyć samemu, aha, nie? I kupiłem pierwszy aparat, był taki klepasz w nocy na Manhattanie, gdzie sprzedawali ukradzione rzeczy. Wiesz, okay, okradali auta i domy, mieszkania i tak dalej. I tam kładli to wszystko, w nocy można tam było iść, można było coś kupić, nie? No i kupiłem sobie aparat, nie? Nikona starego sobie kupiłem. To był w ogóle archiwum, nie? No i zacząłem robić zdjęcia i uczyć się tego wszystkiego, nie? Później dowiedziałem się, wiesz, to są długie historie, to nie na takim moment, ale wiesz, tak czy siak dowiedziałem się, że jestem za stary, miałem 20 kilka lat już, że jakbym poszedł do tej szkoły, to wyjdę z niej, będę prawie miał 30, pod 30 i dopiero wtedy będę zaczynał i jeszcze do tego będę miał długi pod to, dotąd, wiesz, za tą szkołę. I ktoś mi powiedział, że wiesz, to jest za późno, idź i zacznij być, naucz się asystować, będziesz asystentem, jeśli będziesz pracował dla dobrych fotografów, to się nauczysz o wiele szybciej. Okej. Okay. I to właśnie zrobiłem. Okej. Okay. Niesamowite to jest. Niesamowite to jest, naprawdę. Amerykański sen, w jednym słowem. Ale dobra. Faktycznie, gdybyśmy chcieli to wszystko opowiedzieć ze szczegółami, to pewnie by nam nie starczyło czasu, żeby i gadalibyśmy do rana. Natomiast chciałem cię zapytać o to pierwsze zlecenie z popularnym raperem, nazwijmy to popularnym, bo nie wiem, kto to był i nie wiem, w jakich okolicznościach, ale proszę cię, żebyś coś tam na ten temat powiedział. Pierwsze zlecenie pamiętam jak wczoraj. To był Smith & Wesson, okay. Coco Brothers. Mm-hmm. Dla angielskiego magazynu True, mm-hmm, w Londynu. Asystowałem Dawidowi LaChapelle'owi i mieliśmy sesję dla Details Magazine, pisma Details, w takim bardzo dużym komercyjnym studiu. I wiesz, każde takie komercyjne studio ma między studiami, tam jest miejsce, jest bar, gdzie można sobie wypić latte czy coś takiego, wiesz, zapalić papierosa wtedy i tak dalej. Ja właśnie siedziałem sobie przy tym barze, był czas na lunch, wiesz, mieliśmy przerwę, Dawid w środku w studiu, ja sobie siedzę, palę sobie papierosa i piję sobie moje latte i podsłuchuję dwie laski obok mnie z Anglii, nawijają o tym, że zaczynają te nowe pismo i szukają fotografa, żeby zrobić okładkę pierwszej edycji, numer 1, nie, numer 0. Aha, aha. Tak gadają, ja mówię, no i wiesz, no oczywiście, no nie jestem głupi, no kurde, stary, to ja się odwracam i cześć, panie, nawijam do nich, jak tam, ja akurat jestem fotografem, tak, ja tutaj dzisiaj pracuję, mam klientów, zaprosiłbym was, ale klienci bardzo prywatni, więc nie mogę, ale chętnie pokażę portfolio, zaraz wrócę. Poszedłem do środka, wziąłem torbę z portfoliem, bo wtedy portfolio były, wiesz, tak, nie, książki. Dałem tym paniom, dałem im wizytówkę, no i zadzwoniły kilka dni później z Londynu, że mają sesję, że chcą zrobić pierwszą okładkę. Można to znaleźć na moim Instagramie. Jest Coco Brothers, czyli Smith & Wesson. I zrobiłem to na Williamsburgu, koło Greenpointu, polskiej dzielnicy, gdzie teraz są multimilionowe, wiesz, budynki z mieszkaniami. Wtedy to było po prostu pole z takimi badylami i to było to są też maj. Tak. I oni sobie stoją, zrobiłem tego z takim fyszaj i to była pierwsza sesja. Okej. Okay. Taka prawdziwa, komercyjna, nie? Okej. Okay. To też widzisz, ja wszystkie te zdjęcia znam na pamięć.
A teraz wychodzi, że to wszystko twoje, niesamowite. A powiedz mi, dobra, z którym raperem, bo teraz są dwa pytania, z którym raperem zacznijmy od tego pozytywnego, z którymi artystami, bo pewnie było ich więcej, miałeś jakieś szczególne flow, bo wiem, że robiłeś bardzo dużo zdjęć NASA chociażby, więc myślę, że mieliście jakiś wspólny język, ale z którym raperem czy raperami pracowało ci się najlepiej? Także miło wracałeś do tej współpracy. Na pewno Nas, zaczynając od tego, że jest zajebistym raperem i mam dla niego, wiesz, strasznie dużo szacunku, ale też jest bardzo fotogeniczny, wiesz, mimo tego, ile różnych, wiesz, wad, czy przyborów, czy czegoś tam możemy mieć, wiesz, kiedy staje się przed obiektywem aparatu, to jedna z najważniejszych rzeczy jest po prostu fotogenność, żeby być fotogenicznym, nie? A trochę trudno jest ująć, bo też robiłem zdjęcia ludziom, którzy też są zajebiści, mili i wspaniali, ale po prostu nie mają tego czegoś, nie? Tego je ne sais quoi. Że po prostu, wiesz, no i on właśnie to ma. Trudno mu zrobić. Jako fotograf chcę pracować z ludźmi, którzy zajebiście wychodzą na tych zdjęciach oczywiście, bo zdjęcie będzie lepsze. I czasami nie masz tego. Czasami po prostu musisz stworzyć to. Ale myślę, że Nas, był jeden z nich, Fat Joe, bardzo dobrze mi się z nim pracowało. Kim jeszcze? Lil Wayne. Zajebiście mi się pracowało z Wayne'em. Z Eminemem. Fajni ludzie po prostu. I wiesz, ze Snoopem się zajebiście pracowało. Wiesz, kilkanaście razy z nim pracowałem. Też fajny kolo, nie? Przepraszam, że wejdę w słowo Snoopa, to brzydko mówiąc zaliczyłeś od tych takich najmłodszych lat jego, bo pamiętam pierwsze okładki, czy tam nawet pierwsze sesje, aż do tego teraz, do tych czasów, gdzie on ma program chyba telewizyjny z Martą Stewart. Tak. No. Więc naprawdę to jest mocny przekrój. I mówisz, że ze Snoopem też spoko. To ciekawe. Niesamowite rzeczy. No, nie zapominajmy o naszych, o Soku. No właśnie, to są... To są synów, kurwa, stary, no. Pytanie tylko, czy... Bo mam to pytanie jeszcze, ale jak już wspomniałem, możemy to poruszyć. Czy ty tylko robiłeś Sokołowi i WWO sesję zdjęciową z polskich artystów? Wiesz co, zrobiłem... Komu jeszcze robiłem? Komuś jeszcze robiłem parę... Tam paru artystom z raperów to robiłem... Chyba komuś jeszcze, ale nie mogę sobie przypomnieć, ale nie za dużo. Z polskich artystów robiłem, znaczy mam znajomych w Polsce, którzy są artystami, akurat nie są raperami. Jeden z moich najlepszych przyjaciół w Polsce, Paweł Józwicki z firmy Jazz Boy, który odnalazł Anię Dąbrowską między innymi. I okay. Jest bardzo dobrym kolegą, więc zrobiłem zdjęcia Ani. Cortez jest bardzo dobrym kolegą. Robiłem jemu zdjęcia, takie prywatne, wiesz. Ale tak komercyjnie mówiąc nie, raczej nie, tylko WWO i Soku. Wrócimy do tego pytania jeszcze pod koniec, bo mam jeszcze zagadnienie względem polskich artystów, ale wróćmy jeszcze do tych ulubionych i do tych... z którymi pracowało się najciężej. Wiesz, to są wszystko ciekawostki dla mnie, jak i dla wszystkich oglądających, więc bardzo śmiało, z kim się najchujowiej pracowało po prostu? Najchujowiej to się pracowało z... I nie mówię, że to są chujowi ludzie, tylko że najchujowiej się z nimi pracowało. Przyciął znowu. Poczekaj chwileczkę, bo znowu nas przycięło. Czekaj.
Mamy Freeza, mamy mocnego Freeza teraz. Nie, to żartuję. nie, Kanye. Okej. Okay. Kanye i P. Diddy. No, powiem tak, no, jakby, nie wiem, no, wiadomo, że nie znam ich osobiście, ale stwarzają wrażenie gości mocno zadufanych w sobie, z przerośniętym ego, okej. Okay. No trochę tak, czyli, wiesz, czyli Kanye... no, kurwa, daj spokój, człowieku, wiem, że jesteś wielki, sławny i bogaty, ale wiesz, aha, kurwa, przecież to ja to robię dla ciebie, nie kurwa dla swojej przyjemności, stary. Mhm. Przecież to ty będziesz z tego korzystał, a nie ja. No, tak, to tak. Okej. Okay. Czyli takie dwa ancymony. Bo Puffiemu robiłeś takie chyba... pamiętasz, w którym roku robiłeś w ogóle Puffiemu zdjęcia? Bo to był taki okres Bad Boya jeszcze. Wiele. Było kilka razy, ale pierwszy raz było do XXL, drugi raz było do Vibe'u i to była taka moment... monumentalna sesja, bo to był pierwszy raz, kiedy Puffy ubrał eleganckie ubrania. Mm-hmm. Okay. Puffy chodził normalnie, wiesz, w dresach, buty, krótkie spodnie i tak dalej, w lecie, wiesz, czapeczka, normalnie ubrany, nie? I miałem taką sesję do Vibe'a i był on i jego producenci, było jakiś 12 kolesi, nazywali się Hitman, nie? I cała sesja była o nim i o nich. Okay. I pismo chciało, żebym wpadł na jakiś, żebym wyszedł z jakimś wątkiem do tej sesji. I ja wpadłem na taki pomysł, że zrobimy im zdjęcia na Harlemie i weźmiemy to do tego czasu, kiedy Harlem był zajebisty, czyli lata 20, 30. I ubierzemy ich zamiast w tych krótkich spodniach i szerokich koszulach i tym wszystkim, a my ich ubierzemy jak kurwa, wiesz, gangsterzy z lat 20. Na Harlemie. Okay. Czarni gangsterzy, wiesz. No i jesteśmy na 125 ulicy i Malcolm X Boulevard. Mamy taki parking lot. Po prostu produkcja jest na takim parkingu. Nie? Objęliśmy ten parking. Mamy tam kilka autobusów i tak dalej. Jeden autobus jest tylko ubrania dla Puffy'ego. Okay. Drugi autobus jest ubrania dla jego drużyny. Trzeci autobus jest kanapa dla Puffy'ego i jego rzeczy do picia i do skubania, nie? Yeah. Well. Taki wypas, nie? I ja mu tłumaczę cały ten wątek, co ja chcę zrobić, jak ja chcę ich ubrać i on cały czas mówi, że nie, że nie, że nie, że on nie chce, bo to jest chujowe, on się tak nie ubiera i on tak nie będzie. A ja mówię, czekaj, czekaj, ale wiesz, nie będę cię kurwa ubierał w ubrania z tego, z lumpeksu. Mhm. To są kurwa ubrania Prady, Gucci. Najnowsze, wiesz, płaszcz z futrem, robiony przez Gucci, który kosztuje 12 tysięcy dolarów, kapelusz robiony przez, kurde, Toma Forda, różne takie rzeczy. I wtedy zaczął być zainteresowany. O, tak? No to chodź, zobaczmy te ubrania, nie? No i magiczne marki. Ja mu powiedziałem, dobra, no to ubierz, pozwól, żeby pani cię ubrała w jeden strój i tutaj przed autobusem kazałem moim asystentom zawiesić biały papier. I mówię, chodź tutaj, zrobić ci jedno zdjęcie, Polaroid. Jeśli ci się nie podoba, wyrzucamy to wszystko i walimy w dresach. Dobra? Mówi, okej. Okay. Założył, wyszedł, stanął przed tym białym, walnąłem w kurwa Polaroid. Gość wymiękł. Jak zobaczył. No, wyszło dobrze. Na koniec sesji wziął, kurde, całe, wszystkie te ubrania ze sobą. Oni tam krzyczą za nim, panie, ale nie można, bo to drogie. On mówi, powiedz im, żeby mi wysłali ten rachunek. No i kurde, 6 miesięcy rachunek, później dzwoni do tej laski, Andrea Lieberman, która była moją stylistką do tego czasu,
że mam sesję w Los Angeles, a ona mówi, nie mogę. Ja mówię, czemu nie możesz? No bo pracuję dla Puffy'ego full time. Okay, i później zaczęła robić projekty dla niego i on zaczął po prostu produkować niby, że takie ubrania jego fashion label, nie? Okay, i to było takie fajne, wiesz, takie z tej sesji to wyszło niby. Nie? Super. O kurde, no to widzisz, no to... Ale przechuj. Dobra, a powiedz mi, a miałeś taką sytuację, skoro mówimy o tych takich, powiedzmy, różnych jazzach z raperami, czy miałeś taką sytuację, że kiedyś twoje zdjęcia się, no któryś raper się nie zgodził na opublikowanie zdjęć, albo w ogóle zbanował sesję? Nie. Raczej nie. Okej. Nie. No to dobrze. To dobrze, chociaż na jakieś piękne szczegóły. Dobra, a powiedz mi... Nie, bo ja zawsze, wiesz, powiem ci, jak robię zdjęcia, to ja z nimi sobie usiądę, wiesz, usiądziemy, zapalimy, pogadamy i ja im powiem i ja się ich też zapytam, że słuchaj, jakie są twoje obawy, wiesz, i to są ludzie, którzy mają bardzo wysokie stanowiska, wiesz, w tym biznesie, w hip-hopie i oni mogą mi powiedzieć, że wiesz co, no boję się, bo ta firma wydawnicza, oni chcą mnie puścić w tym kierunku, ja nie chcę wyjść tak czy siak, czy wiesz, czy to, że to mi się nie podoba, oni próbują cały czas robić coś takiego, więc ja powiem, dobra, no to róbmy te zdjęcia w taki sposób, że oni nie będą mogli wybrać takiego zdjęcia, bo takiego nie będzie w tej sesji. A on mówi, o, zajebiście, no zróbmy to tak, nie? Czasami się to udaje, czasami nie, ale wiesz, za kim będę stał? Za wytwórnią płytową czy za kurwa artystą? Wiadomo, za artystą, mimo tego, że wytwórnia płytowa mi płaci. Mhm. Okej. Okay. Dobra, a powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo to mnie bardzo ciekawi i to jest taka osobista wycieczka, ponieważ ja jestem osobiście super, mega, ultra fanem południowego rapu. Czyli wiesz, Nowy Orlean, Houston, Atlanta i tak dalej, i tak dalej. Ty masz dużo zdjęć generalnie ze starym No Limit, jeszcze z Simmerderem. Taka sesja, która jest bardzo popularna, bez koszulki. No. Powiedz mi, jak ci się pracowało z typami z No Limit? Są o wiele bardziej wyluzowani są tam, wiesz, na południu. Powiem ci, jest taka sesja. Nie wiem, czy widziałeś, zrobiłem sesję z Nazem i Large Professorem. No musiałbym sobie wrócić gdzieś do tego, no. Nas wydawał nową płytę i produkował to Large Professor. Mhm. I był o tym artykuł i chcieli, żebym zrobił tego zdjęcia. Ja akurat robili zdjęcia, nagrywali to wszystko na Florydzie, gdzieś w Tampie czy coś takiego. W jakiejś zadupie na Florydzie, nie? I nie wiem, czy byłeś kiedyś na Florydzie, ale wiesz, Miami fajnie wygląda, wiesz, palmy i tak dalej, ale reszta tego stanu to są po prostu, wiesz, płaskie kurde tereny, szosy ze strip mallami po obydwu stronach, wiesz, niskie budynki, gorąco jak chuj, nic się nie dzieje, McDonaldy, Walmarty i Burger Kingi. Nie ma tam takich fajnych miejsc, nie? Więc... Chcieli, żebym tam pojechał, robił im zdjęcia. Więc ja wpadłem na pomysł, że wiesz co, wynajmiemy, pojedziemy na peryferię tego miejsca, gdzie jest takie, wiesz, hardkorowe getto. Tylko, że tam hardkorowe getto, tam nie ma wysokich budynków, jak w Nowym Jorku, albo w Warszawie, na Ursynowie, albo wiesz, w Krakowie gdzieś tam. Tylko tam są takie małe chatki obok siebie, nie? I... Wynajmiemy taką jedną chatkę od jakiejś starej babci, wiesz, i tam, gdzie jest hardcore, i weźmiemy ich tam do środku i zrobimy tam zdjęcia, że oni są w tym domu, jak gdyby, że stamtąd pochodzą, że to ma taki, wiesz, vibe, nie? Tak, no. No i tak, żeśmy właśnie zrobili, tylko że i znaleźliśmy ten domek i wszystko było elegancko, ale w ten dzień, kiedy żeśmy mieli robić te zdjęcia... Czekaj. Poczekaj chwileczkę. Chyba już można, bo... Już lepiej?
Tak, generalnie była... Jak się dowiem, że to twoi, z twojej strony, że krakowska telekomunikacja ci tak zawiedza... Nie, no nie, chyba nie. Mam nadzieję, że nie. No, no i ten... wiesz, przyjeżdżamy tam rano, wiesz, produkcja, wszystko przygotowują, mamy parę autobusów i tak dalej. No i nas przyjeżdża. No ale przez to, że tam jest parę tych autobusów, lokalni zaczęli przychodzić i patrzeć się, nie? No i w momencie, kiedy nas przyjechał przygotowywać się do sesji, tam jest jakieś dobre 30-40 osób stoi naokoło tego domu. I to jest tak, wiesz, centrum, hardcore, Florida, wiesz, tam sprzedają krak na rogu, tam heroinę, wiesz, jest ostro, nie? No i nas się na to patrzy, to mówi, kurwa. Trochę, koleś trochę wymiękł, no bo wiesz, to już było, wiesz, tu już było trochę czasu między tymi dniami, kiedy nas osobowo stał wokół takiej wiary, bez jego kumpli, wiadomo, bez ochrony. Aha. Jest trochę wymięk, ale spoko, wyszedł, było okej. Okay. Ale udało się, ale udało się. No okay. Spoko, tylko trzeba mówić do ludzi, wszystko jest git, nigdy nie będzie żadnych problemów, trzeba po prostu, wiesz, dobrze do tego podejść. Wiesz, ilość gwiazd, którym robiłeś zdjęcia, no nie wiem, no nie, myślę, że mógłbym wymieniać i ta by się nie kończyła. Czy ty, to jest zupełnie z dupy pytanie, teraz mi przyszło do głowy, czy ty kiedykolwiek miałeś okazję zrobić zdjęcia Tupakowi albo Bigiemu? Nie. Nie było takiej sytuacji? Nie. Okej. Okay. Niestety nie. A byłeś chociaż blisko tego, bo ty już byłeś aktywny w latach 90. Wiesz co, dopiero zaczynałem wtedy i właśnie i nie miałem okazji. Okej. Ale miałeś okazję również zrobić zdjęcia kilku raperom, którzy już niestety nie żyją. O Big Panie już mówiłeś. Był też DMX. Robiłeś też wkładkę Nate Dogowi. Ale robiłeś też zdjęcia z sportowcom wielkim, chociażby Muhammadowi Aliemu czy Kobe Bryantowi, który też nieszczęśliwie kilka lat temu. I powiedz mi, jak wspominasz te nieżyjące gwiazdy? No, czy ktoś... No kurde, no stary, no Muhammad Ali to był po prostu spełnienie marzenia. Dostaję telefon jednego dnia, People Magazine, pismo People, chcą, żebym leciał do Michigan i mam zrobić zdjęcia Muhammad Ali. Wiesz, kurwa, stary. Ale jaja. No, robimy te zdjęcia, wiesz, było bardzo trudno, bo Muhammad Ali już wtedy był bardzo chory, on się trzęsł i tak dalej, ale zrobiliśmy sesję, ile tam mogliśmy zrobić, wiesz, i zaprosił mnie, moich dwóch asystentów, i edytora z pisma, żebyśmy zostali na lunch. Bo to jest na jego farmie, nie? Okay. No i zostajemy na lunch. No i siedzimy przy takim dużym stole. Jest Muhammad Ali po jednej stronie stołu, na końcu ja po drugiej, jego żona, jego córka, moi dwójga asystenci i pan edytor z redakcji. No i sobie tam gadamy. W pewnym momencie Muhammad Ali mówi, ty, ale ty masz akcent. Ty mówisz po angielsku z akcentem. Skąd ty jesteś? Ja mówię, no z Polski. A on mówi, o! O, czekaj. Czekaj, bo pewnie było coś ważnego. Przerwało? Dobra, jesteś. A teraz już? Tak, bo myślę, że powiedziałeś właśnie coś kluczowego, ale to wycięło, więc... Ale co, znaczy, co było ostatnie, co usłyszałeś? Powiedziałeś, że jesteś z Polski. No, że jestem z Polski. A on mówi, o, zajebiście, mam taki zajebisty kawał. Polski kawał, nie? No i on mi, kurwa, jebie jakiś... I Muhammad Ali mi napierdala jakiś polski kawał, nie? I wszyscy się, kurwa, śmieją przy tym stole. Ha, 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 ha. Wiesz, fajnie, śmiesznie, nie? Wesoło.
I on mówi, a co? A ty też masz kawał? Ja mówię, ja też mam kawał. Jak się zatrzymuje, kurwa, murzyna, murzyńskie dziecko, żeby nie skakało w żłobku? No. Rzepa na suficie, kurwa. Powiedziałeś mu to? Tak. Okay. Jemu się zajebiście podobało. On mówi, o ty, masz jeszcze jeden? Okay. On, żona, po prostu leją w nachy. Moi asystenci na początku to gęby otwarte. Patrzą się na niego, co będzie, nie? Ale wszyscy leją, nie? Jedyny człowiek, który kurwa nie myślał, że to było śmieszne, to ten facet z tego pisma, nie? Już nigdy nie robiłem zdjęć do pisma people po tym, kurwa. To był pierwszy i ostatni raz, ale fajny koleś. Osobiście go jakoś to, jakoś go to dotknęło. Miał dobry humor, czy nie? Dlaczego nie? No słuchaj, no jeżeli ich nie poczuł się obrażony, no to myślę, że nie jest to... Widzisz, trochę się czasy zmieniły w dzisiejszych czasach, to powiedzieć taki... To był skancelowany. No, dokładnie tak. Ale ja chuj na to kładę, stary. Ja myślę, że no ty możesz sobie pozwolić, bo myślę, że zdajesz sobie doskonale sprawę z tego, jak to wygląda i tak naprawdę ktoś takie rzeczy obraża, a kto się nie obraża. I co tak naprawdę jest jakąś obelgą słowną, a co nie jest. Ale dobra, zostawmy to, bo o tym też można dyskutować. A powiedz mi, a z Kobim jak ci się robiło sesję? Bo ty robiłeś mu zdjęcia do Slam Magazine? No, parę razy. Robiłem Kobiemu parę razy zdjęcia. Wiesz co, Kobi był zajebisty, ale właśnie problem z wieloma sportowcami było to, o czym wspominałem wcześniej, że są zajebiści, mogą być nawet bardzo mili, czasami nawet zajebiście wyglądają, ale kurwa, po prostu osobowości brak. Drewno na twarzy, no okej. Okay. No właśnie, no. Kobi był ciężki. No okay. I ze sportowcami dostajesz 20 minut. Aha, okej. Okay. No kiedyś, wiesz, lata 90, te wszystkie zdjęcia, co widzisz w moim albumie, większość z nich, te stare mówię, nie te z lat 2000 i tak dalej, ale te stare, to były sesje, które trwały godzinami. Wiesz, a Snoop Dogg, te zdjęcia, co jemu zrobiłem, to kurde, wiesz, ja byłem u niego w domu z jego pitbullami na backyardzie, kurde, palimy, jemy jakieś tam chińskie jedzenie, siedzimy tam, kurwa, dniami, godzinami, wiesz. Widzisz, niektóre te zdjęcia są takie, że jest klasyczne zdjęcie ujęte, wiesz, Swiss Beats, Money Fresh w autobusie z pieskiem. Klik. Tak. Albo masz zdjęcie Puffiego zrobione, albo 50 Cent, albo coś takiego. To są dwa różne bieguny. Mhm. Albo masz 30 osób w grupie, wiesz, 100 tysięcy dolarów, miesiące roboty, retuszowanie, nieretuszowanie, budowanie setów, światła, które kurwa kosztowały więcej, żeby wynająć niż cała, wiesz, wideoklip czegoś innego i wiesz, ludzie i profesjonaliści i to i tamto, albo po prostu ja i aparat i artysta i klik. No tak. A właśnie, to, bo chciałem przejść właśnie do tych sesji, trochę też do twojego stylu. Jaką fotografię ty lubisz najbardziej? Taką fotografię chwili właśnie, że jesteś tylko ty, artyści, aparat i sytuacja? Czy te wszystkie ustawiane sesje zdjęciowe? Nie, to nie można na to tak odpowiedzieć. Bo to zależy, wiesz? Zależy. Zależy kto, kiedy, gdzie. Jaki jest wątek. Mhm. Wiesz, czy wchodzisz w to, czy nie. Czy czujesz to, albo czy zarabiasz w chuj kasy. Okay. To też ci się będzie podobało. Mm-hmm. To zależy, nie? Kurde. Wiesz co, bo chciałem właśnie nawiązać do tego twojego stylu fotografii, o którym mówiłeś w jakiejś rozmowie, że ty właśnie wywodząc się z fotografii modowej, przeniosłeś trochę ten styl fashion do rapu. I wiesz, jakby twoje zdjęcia, które ja doskonale pamiętam, właśnie w latach
2000-tych bardziej niż 90-tych. To jest, wiesz, piękne światło, kompozycja, może czasem by się mogło wydawać, że nie jest przemyślana, ale jest super przemyślana i te zdjęcia są po prostu magiczne i dalej mają coś w sobie magicznego. I zawsze mi się twoje zdjęcia akurat, szczerze twoje zdjęcia, no nie tak, że teraz gadamy i teraz będę ci wazelinił, ale twoje zdjęcia ultra mi zawsze się kojarzyły właśnie z klipami Hype'a Williamsa, który również miał takie mocno plastyczne zdjęcia, kolorowe i takie no inne niż wszyscy. Powiedz mi, czy ty miałeś kiedykolwiek okazję, żeby być z nim gdzieś na planie albo w ogóle pogadać? Bo dla mnie to jest mega kultowa. Szczególnie... Nie, raczej nie. Niestety nie miałem okazji. Ale zawsze lubię... Jak to ująć, kurde? No, po prostu chciałem zrobić takie zdjęcie, żeby miały dwa parametry. Mhm. Żeby było w jakiś sposób prawdziwe. To nie znaczy, że jest prawdziwe, że ja tego nie wymyśliłem. Mhm. Nie o to chodzi. Żeby czuło się, żeby było prawdziwe, żeby nie było fałszywe, wiesz. Mhm. Znaczy, nie, no ja to wyłapuję z twoich zdjęć, że tam jest, to jest wszystko prawda, fajnie podkręcona. Natomiast tylko dodatkami. Ale to zdjęcie jest no tak, jakbyś nie przechodził i po prostu złapał chwilę. Ale ten kolor u ciebie jest, no oczywiście oprócz tych zdjęć monochromatycznych, to kolor u ciebie się zawsze wyróżnia. Ale te monochromatyczne też mają kolor, bo to jest wariant koloru po prostu. Wtedy pracujesz z cieniami i z szarościami, nie? A dobrze, a powiedz mi tak z ciekawości, taki aspekt techniczny, jeżeli robiłeś zdjęcia monochromatyczne, to było takie odgórne założenie sesyjne, że zakładałeś sobie rolkę po prostu czarno-białą i robisz czarno-białe, czy gdzieś w postprodukcji zmienialiście na przykład kolorowe zdjęcia w monochrom w edycji? Za czasów, kiedy jeszcze używaliśmy klisze fotograficzne, robiliśmy na rolkach, to zawsze robiłem, wiesz, pracowałem z używałem aparatów, do których się dobierało dostawki, nie? Mhm. Więc miałeś dostawkę naładowaną kolorowym filmem i miałeś dostawkę z czarno-białym. Okay. I bym zmieniał po prostu. Jest coś zajebistego, widzę, że jest. Jestem za aparatem i widzę, że to jest, co jest przed aparatem, przed obiektywem, uderza mocno, to będę walił, wiesz, dopóki jest gorące. I wiesz, włożę kolorowe, włożę czarno-białe, zrobię polaroida, wezmę inny aparat, mniejszy, większy, wiesz, po prostu jak jesteś za kamerą czy za aparatem, to wiesz, kiedy coś się gotuje, nie? Mhm. Okej, okay, czyli w ten sposób, bo jednym z twoich fajniejszych zdjęć, w sensie no, przynajmniej dla mnie prywatnie, jest portret Rakima. A co tam masz? A co tam masz, mój drogi? Powiedz mi, czy to jest coś specjalnego? To żniwa. Żniwa, właśnie. A czy to są jakieś specjalne żniwa i one się jakoś nazywają? Masz coś ulubionego na grypę? Purple Haze. Okej. Okay. Okay. Ale muszę najpierw listki obciąć i tak dalej, wiesz, oczyścić. To trochę roboty przy tym. One, jak się je skosi, to one nie wyglądają tak ładnie jak w sklepie. Wiadomo. Fantastyczne. Słuchaj, powiedz mi, siedzisz sobie teraz na chatce, co masz, generalnie masz urlop, czy masz po prostu trochę wolno? Zawsze mam urlop, stary. Okej. Okay. Teraz już chyba nie ma takiego szaleństwa jak lata temu, nie? Nie, ciebie, wiesz co, raz na miesiąc jest jakaś sesja, robię zdjęcia, te co robię teraz, to większość czasu są reklamy dla jakieś tam, wiesz,
stacji telewizyjnej, czy jakiegoś tam portalu typu Vice. Wiesz, okay. Nowy program wychodzi, ja im robię reklamy do tego albo coś takiego, ale też, wiesz, nie przewaliłem, to, wiesz, pracowałem ciężko wiele lat i nie przejebałem tych pieniędzy na auta niż kurde, wiesz, w kasyno, ani nic takiego, lecz kupiłem kilka dobrze postawionych nieruchomości i one się teraz jak gdyby i spędziłem trochę dobrych lat, wiesz, pielęgnując je, okazując im dużo miłości i one teraz robią tak tak samo wobec mnie, więc jest okej. Okay. No i o to chodzi. No i dokładnie o to chodzi. Słuchaj, mam jeszcze takie pytanie, jak moglibyśmy wrócić do tych klipów. Sam również miałeś taki epizod, znaczy epizod może nie, ale też prywatnie rozmawialiśmy chwilkę, że zrobiłeś kilka epizod. Kilka epizodów. Natomiast też sam powiedziałeś, nie pociągnąłeś tego tematu zbyt długo, bo po prostu nie było to opłacalne dla ciebie, jeżeli chodzi o klipy. O klipy, no. Wtedy, kiedy robiłem klipy, to po prostu i na poziomie, na którym robiłem, na pewno jakbym pociągnął to dłużej i pielęgnował to i tak dalej, wiesz, opiekował się tym, tak jak fotografią, czy jak rośliną, to na pewno by coś z tego wyszło, ale w tamtym momencie dobrze mi szło z fotografią. Yes. I akurat wtedy zacząłem zarabiać pieniądze w tym, że już nie robiłem tego jako wiesz, biedny artysta, ale już było okej, okay, nie? A wchodząc w ruchomy obraz, to było, wiesz, 100 razy więcej roboty nagle. No nie tak, że ciach, zrobisz zdjęcie, wysyłasz do laboratorium, albo wiesz, odtwarzasz to na komputerze i jest, nie? Tutaj masz, wiesz, no, jest. Edycja, to, tamto, koloryzacja, ja pierdolę, ile ludzi w tym jest. Najbardziej mnie żenowało to, że na plenerze nie byłem już człowiekiem, który może robić co chce, bo był producent, był DP, był ten koleś, tamten. Ja mówię, odwróć kamerę, chcę robić teraz. Pan poczeka, czeka. Nie tak szybko. Ten pan przeniesie, ten nie dotyka. Ten pan dotyka kamery. A, no weź, kurwa. A, to mnie trochę speszyło, wiesz. Okej. Okay. No i to powiem ci, że ja to doskonale rozumiem i też tego nie lubię. Jesteś autorem jednym z moich ulubionych klipów, wiesz, które widziałem w ostatnich kilku latach. Koza, detergent, zajebista sprawa. Bardzo mi się podoba. Tak. Koza, detergent, to jest niesamowite, że do tego dotarłem. No. Jest okej w miarę. W sensie ja tutaj wyłapuję, że dźwięk przynajmniej jest, więc wtedy nie przerywam. Ale faktycznie Kosa Detergent, to jest mi bardzo miło, że to jakby wyłapałeś. Ja też mam, wiesz, jakby pracuję ze wspólnikiem, który akurat jest operatorem. Ja jestem bardziej od strony montażu i wszystkich innych głupot produkcyjnych, aczkolwiek, no tak jak też ci mówiłem, no to jest jeden z prostszych klipów, które zrobiliśmy, ale chyba ta prostota akurat w połączeniu z tym tekstem po prostu zadziałała magicznie. Ale tak jak wcześniej wspomniałeś o tej pracy na planach, to jest też coś, czego my nie lubimy i nigdy tak nie pracowaliśmy. My generalnie, powiem ci szczerze, zrobiłem prawie 300 klipów i prawie wszystkie zrobiliśmy we dwójkę, tylko w dwie osoby. Nie uwzględniając na przykład osób, które, nie wiem, robiły światło. Ale to maksymalnie były 2-3 osoby i to nie na każdym klipie. Ja bardzo dużo zrobiłem naprawdę niskim kosztem i niskim kosztem, tak powiem, personelu, więc
ta intymność wpływa bardzo dobrze na kręcenie, że faktycznie nie jesteś uzależniony i nie wszystkie twoje ruchy są uzależnione od 40 innych osób, tak jak mówisz, znaczy, że tutaj nie można dokładnie wziąć kamery, dokładnie, bo to się ustawia teraz i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. To jest cała maszyna, to, wiesz. To trochę kurde psuje cały vibe. No właśnie, dokładnie. Dokładnie, więc takie klipy bywają na pewno również fajne, aczkolwiek no to już trochę się traci tej wolności artystycznej, nazwijmy to w ten sposób. Wiesz co, powstaje z tego reklama. Słuchaj, chciałem... To jest, powstaje z tego reklama. No, dokładnie. Dokładnie, zgadza się. Jest, reklamy jest to są fajne. Takie... Zrobiłem ich, wiesz, nakręciłem ich wiele i zrobiłem ich wiele. Bardzo dobrze płacą, ale nie są to rzeczy, które rzucę sobie na mój Instagram, wiesz, albo pokażę moim dzieciom kiedyś. No ale nie, też trzeba umieć zrobić dobrą reklamę. Ja myślę, że no tak, nie umiem zrobić. Szacun, nie ma sprawy, oczywiście. Ale jak mówię, wiesz, nie będę się tym chwalił moim dzieciom, czy tam wnukom, wiesz. Tatuś zrobił tą dziadziuś zrobił tą piękną reklamę do papieru toaletowego. za którą kupił sobie furę, nie? A słuchaj, bo mam takie pytanie jeszcze, już troszeczkę wracając do Polski, aczkolwiek jeszcze cię chciałem coś zapytać z Ameryki, bo właśnie przeglądając wszystkie twoje fotografie, ja się natknąłem na sesję z Cameronem, między innymi. Czy ty jesteś autorem okładki do albumu SDE Camerona? Bo z twoich zdjęć, które masz na Instagramie, wynika, że... Nie pamiętam, czy to jest to. Okay. Na bo mojej... tak, to mam... To była czarno-biała okładka z pomarańczowym napisem. Być może, tak. Okej. Okay. No bo widziałem, że miałeś zdjęcie... Puszczę w następujących dniach. Puszczę... Kurwa. Przerywa znowu. Nic nie słyszę. I kręci się. Teraz... Jestem? Tak, tak. Teraz tak? Teraz jest git, no. Masakra. To jest Ameryka, widzisz? Nie, panowie i panie, zrozumcie, mieszkam pośrodku lasu. Dokładnie. Najważniejsza treść... 3 godziny od Nowego Jorku. Ja jestem na pośrodku lasu. Wiesz, okay, tutaj same, kurwa, wilki i niedźwiedzie, nie ma nic. Dokładnie, ale i tak najważniejsza będzie merytoryka z tej rozmowy, więc myślę, że nam to wybaczą. Natomiast ja na pewno będę bardzo chciał się z tobą spotkać, jak będziesz w Polsce. Wstępnie mówiłeś, że marca. I teraz też chciałem zadać ci takie pytanie, ponieważ 4 lata temu w wywiadzie z Hirkiem Wroną coś wspominałeś, że... Może cię coś tutaj przywieje z powrotem, że chciałbyś wrócić do Polski. Nie wiem, czy do Krakowa, ale że do Polski. I jak wyglądają teraz twoje plany w ogóle przeprowadzkowe, czy... No wiesz, no miałem takie plany, dalej je mam, ale kurwa, nasi koledzy od wschodu trochę zjebali te plany, więc wiesz. No bywa różnie teraz, no sytuacja jest niepewna mocno. Okej, okay, ale wpadasz do Polski generalnie od czasu do czasu? Nie, no co roku jestem. Okej. Okay. Przynajmniej 2 razy co roku jestem. Nie? I balujesz z Wojtkiem Sokołem. Dokładnie. Ja nic nie wiem. Wiesz nic co, nie wiem, no bardzo, co, bardzo chciałbym... Oj, znowu. Ja właśnie, wiesz, powiem ci szczerze, czy ty ostatnio... jakby odpaliłeś swój Instagram, tak w sensie, że bardziej aktywny się zrobiłeś na Instagramie, że zacząłeś wrzucać więcej zdjęć? Ostatnie 3 miesiące jakoś tak, bo były parę rzeczy się wydarzyły. Zacząłem współpracować z firmą w Paryżu, Dissident Pictures, i oni mieli kilka dużych, bardzo dużych otwarć w muzeach w Paryżu i był jeszcze wystawa, była na południu Francji, w której pokazywałem zdjęcia. Potem
był, czekaj, bo właśnie mi ten, kurwa. Potem w Nowym Jorku na Bronxie jest budowane ogromne muzeum, to mojej żony małe takie obgryzacze łódek. Otwiera się wielkie muzeum hip-hopu, Universal Hip-Hop Museum na Bronxie. I zrobiłem dużą donację, oddałem dużo swoich prac do tego muzeum, żeby mogli się tym dzielić z młodzieżą, nie? I przez to też ostatnie kilka miesięcy trochę się publicity się narobiło, ale wiesz, bardzo chętnie odbieram wszelką publicity, bo chcę, żeby te zdjęcia miały swoje życie, jak gdyby. Nie zarabiam na tym żadnej kasy, nie jestem influencerem, nie sprzedaję nic, nawet nie sprzedaję swoich zdjęć. Więc możecie rozpowszechniać bez obaw. Nie jestem kapitalistyczną świnią. Za swoje zarobiłem. Nic innego nie chcę. Wiesz. Wiesz, bo chciałem też zapytać właśnie o twoje zdjęcia. Czy ty nigdy nie miałeś ochoty jakby zebrać jakiegoś większego okresu twojej twórczości w album fotograficzny i wydać? Pewnie, na pewno. Kiedyś tak zrobię, ale no, musi być odpowiedni moment, odpowiednia chwila i odpowiedni wydawca. No to ja myślę, że to jest coś wielkiego, bo kurczę, wiesz, ja jestem prywatnie wielkim fanem albumów dalej, tego najbardziej klasycznego wydania na papierze, które można sobie pooglądać, im większe, tym lepiej. Byłem, moje zdjęcia były umieszczone w kilku książkach. Są one na rynku, można je zobaczyć. Ja mam wiele zdjęć w kilku albumach, ale prawda jest, nie wydałem do tego czasu swojego albumu. No ja czekam. Nie ukrywam, że czekam. Ja też. Z miłą chęcią nabędę, bo to jest naprawdę kawał historii rapu amerykańskiego i to z polskich oczu wszystko wyszło. To jest naprawdę niesamowite. A powiedz mi taką rzecz. Czy ty nie myślałeś, to znaczy nie myślałeś o tym, bo rozmawialiśmy, że trochę nie śledzisz polskiego rapu, że troszeczkę wypadłeś z obiegu, ale zupełnie ci się nie dziwię, bo to też pędzi teraz tak niemiłosiernie szybko, że ciężko się połapać, ale czy ty miałbyś ochotę jeszcze, czy jest w ogóle taka zajawka kipiąca w tobie, żeby na przykład tutaj na polskim terenie jeszcze porobić zdjęcia jakimś artystom, czy nie masz jakiegoś takiego specjalnego planu? Nie, no wiesz, będąc fotografem, jesteś fotografem zawsze, więc na pewno bym chciał to zrobić. Zależałoby to, tak jak powiedziałem, z innymi rzeczami, wiesz, zależy komu, kiedy, dlaczego, po co, wiesz. I w tym momencie, na tym etapie mojego życia, to nie chodzi o kasę, bo ja już nie muszę zarabiać, żeby coś zrobić. Ale żeby coś zrobić, muszę to chcieć robić. Musi to mieć jakiś, kurde, wiesz. No musi być jakaś. Być fajne, nie? To teraz Musi to coś w sobie mieć. Na pewno nie chcę tego robić pod tytułem, że robię dla jakiejś wytwórni, gdzie pani później będzie krytykowała moje zdjęcia i będzie pierdoliła mi jakieś farmazony, że wiesz. Wiem. Chyba zrobiłem zdjęcie. Przyjechałem do Polski kilka lat temu. I robiłem zdjęcia dość sławnej postaci, do dość sławnego pisma, znaczy bardzo sławnego pisma, bardzo sławnej postaci w studiu i pani naczelna, która jest szefem fotografii w tym piśmie, po prostu nie pokazała się na sesji. Okej. Wiesz, ja przyleciałem, to nie, że ja przyjechałem odwiedzić wujka i przy okazji pierdolnąłem im sesję. Przyleciałem na tą sesję ze Stanów. No.
zapłaciłem za bilety i za hotel ze swojej kieszeni. Okej. Okay. Pismo miało za to zwrócić, za sesję i wszystko. Oni robili produkcję, nie? W dniu zdjęć pani kurwa naczelna, okazało się, że pani naczelna jest nad jeziorem z chłopakiem. I jej asystentka przyszła do studia. Okej, okay. No to... I ona kurwa stoi za mną i kurwa warczy. No co ci powiem. No i wiesz, zdjęcia wychodziły zajebiście. Mnie się podobały bardzo, a to rzadko tak wychodzi. Osobie, której robiłem zdjęcia, się podobały bardzo. A pani asystentka dzwoni do tej pani, wysyła jej, robi jej zdjęcie na telefonie z ekranu i wysyła tej pani. I ta pani z nad jeziora mi mówi, że nie, tak nie przejdzie, bo nam się to nie podoba. To jest, i zakładam, że była bardzo kompetentna i na pewno znała się świetnie na fotografii, co? Na pewno. No. I wiesz, no i, no i wiesz, skończyło się na to, że na tym, że te zdjęcia nie pojawiły się. Mój czek się też nie pojawił. Czyli, że zapłaciłem za swój przelot i swój hotel. Mhm. I to, ale wiesz, mi to wisi. Tylko, że już potem to trochę zostawiło taki niesmaczny, niefajny smak w ustach. I już mi się nie chciało robić zdjęć w Polsce. Okej. Okay. Bo to było trochę takie tanie, taka tanizna, nie? No jakby... Chujowy. Rozumiem to i sytuacja bardzo przyjemna. Nawet nie chodzi o kasę. Sam brak szacunku, wiesz. Nie, no człowiek jasne. Przyjeżdża robić wam zdjęcia. Wiesz, kurwa, no daj spokój, wiesz. Słuchaj. Przegięcie pały, nie? To ja chciałem ci... powiem tak. Ten pomysł, o którym ci teraz powiem, urodził w głowie już ponad 3 lata temu i zapytam cię... Słucham cię cały czas, jestem. Dobra, dobra. Słucham cię. I pytanie teraz, czy ty w ogóle kojarzysz taką sytuację, w której w 98 roku dla czasopisma Double XL powstało takie zdjęcie okraszone takim tytułem the Greatest Day in Hip Hop History. Great Day in Hip Hop, tak. To była kopia zdjęcia, tak, które facet zrobił 40 lat temu na Harlemie z artystami jazzowymi, tak. Dokładnie. I to była taka rozkładówka na 3 strony, bardzo, bardzo fajny. Tam się najechało ponad 100 osób. Wtedy i to była taka złota era hip-hopu, więc każdemu się chciało. Przyjechali na jeden dzień do Harlemu, zrobili to zdjęcie. Powiem ci tak, jakby dla mnie to zdjęcie jest kultowe. No. Wiem, że jest to troszeczkę odgrzewany kotlet, niestety, aczkolwiek ja w związku z tym, że trochę czuję się aktywistą rapowym tutaj w Polsce i od bardzo dawna coś w tej kulturze robię, przynajmniej staram się robić. I miałem taką inicjatywę, ponad 3 lata temu to wymyśliłem, ponieważ uważam, że też jakby polski rap jest trochę zaniedbany pod względem tego, pod tym względem wizualnym. I kiedy właśnie wstałem w tym takim momencie szczytowym, kiedy na przykład ty robiłeś zdjęcia gwiazdom amerykańskiego rapu, którzy byli wtedy absolutnymi gwiazdami, to w Polsce tych absolutnych gwiazd rapu nie było, albo były bardzo małe, ale nie przez to, że były chujowe, tylko jakby zainteresowanie całego społeczeństwa. Na pewno nie chujowe, stary, rzeczy były zajebiste w Polsce. No, właśnie też, co to była, druga płyta Pei? Aha. Kurwa, stary. Nie, rzucam mięsem i przyspieszam. Wiesz, do czego dążę? Chodzi mi o to, że jakby polskie społeczeństwo i polski show biznes nie były w tym momencie gotowe na polski rap i zawsze... Nie, kpiły sobie z tego. Tak, polski rap był postrzegany jako coś dziwnego, egzotycznego, takiego, wiesz... No, nie. Oni po prostu się patrzyli na to, że to są gówniarze z blokowiska, a no my tak. Jesteśmy lepsi, bo moi rodzice, wiesz... No tak. No, nie wchodźmy w to. Zmierzam do tego, że w tym momencie, kiedy ty robiłeś zajebiste zdjęcia raperom w Stanach, w Polsce
ten okres, kiedy utrwalało się raperów na fotografiach, czy robiło się zajebiste klipy, nie istniał. Albo było tego bardzo mało. I ja odczuwam taki niedosyt trochę tego tematu. I tak jak wspomniałem już trochę do brzegu, w związku z tym, że czuję się takim mocnym aktywistą i mam też platformę rapową, na której chcę robić fajne rzeczy i chcę robić fajne inicjatywy, wymyśliłem sobie coś takiego, że chcę zrobić takie zdjęcie, jak powstało wtedy w 98 roku i chcę zebrać na to zdjęcie wybranych artystów, ponieważ nie wszystkich, oczywiście z Polski i tych starszych, tych powiedzmy prekursorów gatunku. Ikony polskiego rapu, tak. Ikony, ale również tych młodych, którzy wystrzelili niedawno, ale już mocno się zaznaczyli na scenie. I jak postawiłem sobie to za punkt honoru, że zrobię takie zdjęcie i już 3 lata temu wymyśliłem, że jedyną osobą, która mogłaby zrobić takie zdjęcie, byłbyś ty, jako gość, który jest dla mnie absolutną ikoną w świecie fotografii i w świecie rapu, jakby na to nie patrzeć. Chodzę w to. Tak? Pewnie. Kurde, ale wiesz co, muszę ci powiedzieć. Wspominałeś o tym dniu, kiedy XXL robił to zdjęcie na Harlemie, reprodukował to. Tego samego dnia w Atlancie, tam jest taki uniwersytet called Morehouse College. To jest czarny uniwersytet dla czarnych. Znaczy, każdy może tam iść, ale to jest bardzo stary uniwersytet. I tego samego dnia to się odbywało w Nowym Jorku. Ja robiłem to samo zdjęcie w Morehouse College. Tylko zamiast Puffy i Jay-Z i Nas i Fat Joe, którzy byli na planie zdjęcia na Harlemie, o którym wspominałeś, na moim zdjęciu był Kumo D. Widziałem to zdjęcie. Tak. To było dokładnie to jest, i to było dla Vibe'a. Oni mieli, oni jak gdyby konkurowali między sobą i byśmy zrobili to samo na rocznicę tego wielkiego zdjęcia, ale nie, coś takiego w Polsce zajebiście, fajnie by to było. Powiem ci, że długo o tym myślałem o tym, żeby zrobić z tego jakąś dużą rzecz, ale w gruncie rzeczy, znaczy dużą rzecz, to i tak będzie duża rzecz, natomiast chciałbym zrobić z tego mini dokument, który chciałbym po prostu opublikować na YouTubie, żeby ludzie mogli zobaczyć to wszystko, również na filmie, ale zdjęcia, no to jest mega... Zdjęcia w tym wszystkim, no to wiadomo, że to jest kluczowa sprawa. Oprócz tego jednego zbiorowego zdjęcia, które będzie najważniejsze, tak myślę, że będzie bardzo dużo postaci, które będzie można ustrzelić w naprawdę fajnych sytuacjach. I jeżeli byś się nie pogniewał, bardzo chciałem w to zaangażować również moich kolegów, powiedzmy, z branży rapowej, kolegów, którzy od lat robią zdjęcia raperom tutaj w Polsce. Wszyscy cię zaobserwowali oczywiście. Jest Piotrek Pytel między innymi, Wojtek Koziara, z którym chyba też nawet rozmawiałeś, z Wojtkiem Koziarą. No. I to są też goście, którzy od lat robią zdjęcia polskim raperom. I no, mam takie marzenie, żeby zebrać tych 100 paru typa w jednym miejscu, wpuścić tam z 10 aparatów i zrobić z tego naprawdę fajne, solidne wydarzenie pamiątkowe, które no, myślę, że przeszłoby do historii na pewno. A ciebie tak naprawdę w tym wszystkim jako gościa, który naciśnie spust przy tym zdjęciu jakby grupowym, no bo grupowo by to trzeba było też złapać na samym końcu, no to będzie ogromny zaszczyt i myślę, że wiesz, w tym momencie, jak powiedziałeś, że się przybijasz, no to jest niesamowite. Spoko. Pewnie. Nie mam oczywiście żadnego pomysłu, ale generalnie naprawdę chciałbym to zrobić. Myślę, że jest to do zrobienia. Dużo osób się puka w głowę, że nie jestem w stanie zebrać wszystkich raperów w jednym miejscu, w jeden dzień. Na pewno nie będą wszyscy. Myślę, że na pewno nie będą wszyscy, ale myślę, że duża większość będzie, a przede wszystkim ci, co będą chcieli być, to będą. Więc wydaje mi się, że naprawdę jesteśmy w stanie zebrać dużą grupę, a takie zdjęcie i w ogóle cała inicjatywa myślę, że będzie takim, powiedzmy, zwieńczeniem tego polskiego hip-hopu, który nigdy się nie doczekał. Ale wszyscy muszą
wszyscy muszą przyjść pod krawatem. Słuchaj, masz prawo, tak jak Pafiemu powiedziałeś, że masz się ubrać w garnitur. Dokładnie. Masz prawo tutaj rozdawać karty. Jak powiesz, że mają być w garniturach, będą w garniturach. Klient pod krawatem się mniej awanturuje, więc nie będzie żadnych buje. No. Nie, spoko, zajebisty pomysł. Ja w to wchodzę. Zdajesz sobie też sprawę z tego, że tak jak w Stanach raperzy są skonfliktowani ze sobą, tak w Polsce też są skonfliktowani na wielu płaszczyznach i wiesz, no jakby ja też zdaję sobie sprawę z tego, że to będą różni ludzie, którzy mają do siebie różne problemy, ale będą w jednym miejscu i myślę, że ten jeden dzień będą w stanie... Może to by był taki zjazd. No. W ośrodku. No. O Jezu. W ośrodku? Nad jeziorem. Nie, to się skończy tragicznie. I będą wieczorami, będą koncerty od razu, wiesz, zajebisty. Ja myślę, że, pomyśl o tym. Myślę, że coś by z tego mogło wyjść i myślę, że podczas takiego zdjęcia jakby zapewnienie nagłośnienia i też zapewnienie mikrofonów mogłoby się przydać, bo coś... Wyobraź sobie, jaki dokument z tego zrobić, ale potrzebujesz trochę czasu, trzy dni. Myślę, że to jest gruba rzecz. Wiesz, jak już się przybiłeś, to ja się nie wypuszczę, więc... Dokładnie. Myślę, że... Słuchaj, dzwonimy do Samsunga. No, słuchaj. Trzeba mieć kooperację, nie? No. Na pewno... Ktoś za to musi zapłacić, nie? No, uważam, że to jest coś takiego, że naprawdę można by to... Będzie grube siano. Fantastycznie. Słuchaj, Piotrek, wiesz co, nie chcę tej naszej rozmowy przedłużyć, bo uważam i myślę, że jak będziemy mieli okazję się spotkać w Polsce i na przykład nagrać w naszym studio, to myślę, że równie ciekawe 2 godziny będziemy w stanie z tego wyciągnąć. Nie chcę dlatego z ciebie wyciągać wszystkich informacji na teraz, więc mamy i tak już 1,5 godziny zrobione. No co ty, serio? No. Więc ja ci jestem bardzo wdzięczny za poświęcony czas. Myślę, że wiesz, twoje historie są niesamowite, ale wolę zostawić tutaj odbiorców z niedosytem. I spotkamy się jeszcze i jeszcze sobie pogadamy o tym, co tam nawyczyniałeś w Stanach. A wszystkich, którzy nas oglądają albo zobaczą tego live'a, zapraszam do Piotrka na profil na Instagram, żeby zobaczyli, kogo Piotrek miał okazję obstrykać w Stanach, bo to są persony niebagatelne. Wiem, że teraz się pokolenie młodsze już mniej kojarzy trochę nawet z tych gości, ale mimo no jakby też pracowałeś, nawet ostatnio widziałem, robiłeś sesję do tego programu z 2 Chainsem, w którym tam testował te wszystkie najdroższe rzeczy. Tak, dokładnie. No. Było robione chyba, to zajebisty program, bardzo go lubię. Widziałem Action Bronson, też robiłeś zdjęcia do... Action Bronson jest przezajebisty koleś. No tak wygląda. Albańczyk, zajebisty kolo. Okej. Okay. Spoko, no. A robiłeś jeszcze coś ostatnio takiego, czego jeszcze nie opublikowałeś, a nie jest tajemnicą? Czy... wiesz co, w dziedzinie hip-hopu raczej nie. Mm-hmm. Robiłem dużo rzeczy jak wspominałem, dla telewizji, ale były o różne takie jak gdyby reklamy do programów, które wychodzą, czy to były jeden program Nostalgia lat 90., ale akurat w stronę rocku i tak dalej. Mm-hmm. I takie rzeczy. W dziedzinie hip-hopu raczej nie ostatnio. Okej. Okay. Dobra, słuchaj, naprawdę wolę nas tutaj zostawić z lekkim niedosytem. Jeszcze raz bardzo pięknie ci dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Czuję tutaj live'a dla wszystkich potomnych. Postaramy się to też wrzucić na YouTube. I Piotrek, będę na pewno się do ciebie odzywać niebawem. Widzimy się w Krakowie. Fantastycznie, nie mogę się doczekać. Dobra. Słuchaj, jeszcze raz trzymaj się serdecznie, pozdrawiamy cieplutko. No. Trzymaj się, hej. Dobra, dziękuję wam. Na razie. Dzięki, hej.